Bardzo serdecznie Państwa witam na spotkaniu poświęconym książce Miguela de Unamuno. Tytuł tej książki, Jak się tworzy powieść. Ja ją natychmiast pozbawiłem obwoluty, ale dlatego, że oznaczyłem bardzo wiele miejsc w tej książce, które mnie zaintrygowały. Jest to rzecz ze wszechmiar interesująca. Spotykamy się, proszę Państwa, z tłumaczem tej książki, Kacprem Szpyrką. Bardzo się cieszę, że możemy o tym rozmawiać. I jesteśmy w głównej księgarni naukowej w Krakowie, a cykl, w ramach którego odbywa się dzisiejsze spotkanie, w ramach którego odbywa się ta rozmowa, nazywa się o książce szerzej. Panie Kacprze, pozwoli Pan, że pokrótce przedstawię Pana, a następnie poproszę o to, żeby Pan przedstawił swojego bohatera, czyli Miguela de Unamuno. Pan Kacper znany jest przede wszystkim jako muzyk, jako część duetu Kirschenbaum, który to duet tworzy muzykę bardzo trudną do zaklasyfikowania, jeśli chodzi o gatunek. Na swój własny użytek określam Waszą muzykę jako post-retro-neo-folk. Na tyle jest zgrabne. Na tyle jest to tajemnicza formuła, że nie odstaje od razu od Waszej muzyki. To jest kapitalna muzyka. Bardzo polecam Państwu serdecznie również tę część działalności, Państwa uwadze, tę część działalności Pana Kacpra. A wspominam o tym dlatego, że kiedy dowiedziałem się, kiedy zostałem poproszony o poprowadzenie tego spotkania i dowiedziałem się już, kto jest autorem przykładu, to zadałem sobie fundamentalne pytanie, jak do tego w ogóle doszło. Od muzyki, i to jeszcze do tego rodzaju muzyki, do Unamuno. Gdyby Pan mógł na początek opowiedzieć o swojej drodze do Miguela de Unamuno, a później porozmawiamy i o nim jako filozofii, jako pisarzu oraz o tej konkretnej książce. To u mnie jakby się nie kwitły jednocześnie dwa źródła zainteresowań, tak, jednym z nich była właśnie muzyka, a drugim była filozofia, co gdzieś znalazło kontynuację. Pierwsze źródło właśnie działalności muzycznej, a drugie w studiach filozoficznych, które orbitowały gdzieś wokół tego Unamuno, odkąd gdzieś spotkałem jego nazwisko, bodajże w książce Tymona Tydleckiego o personalizmie chrześcijańskim, gdzieś tam padło jego nazwisko, od razu mnie zaintrygowało swoją, że się wyrażę tak, egzotyką, bo jest ono dosyć wizualnie absorbujące. I od razu zacząłem gdzieś lekturę jakichś jego książek, co potem się przerodziło już na studiach w bardziej systematyczną próbę analizy jego dzieł, co później już po obronie pracy magisterskiej przekształciło się w moją próbę ujęcia zagadnienia egotyzmu. I gdzieś Jak się tworzy powieść było dziełem, nad którym chciałem się bardziej pochylić, ale że z różnych przyczyn doktorat uległ. Przestałem po prostu się nim zajmować i rzuciłem się w coś zupełnie innego. Próbując domknąć klamrą ten etap w moim życiu, stwierdziłem, że przetłumaczę właśnie tę książkę, bo wydawało mi się, że jej brak na polskim rynku wydawniczym jest dosyć palącą próżnią i pustką. Wspomina Pan o tym, że brak tej książki był odczuwany przez Pana dotkliwie. Unamuno był obecny, jest obecny w Polsce, zarówno za pośrednictwem przekładów, jak i za pośrednictwem omówień jego twórczości, jego koncepcji filozoficznych, jego koncepcji społecznych. Wspomniałbym o dwóch książkach Eugeniusza Górskiego, takiej pionierskiej pracy, która przybliżała w skrótowy sposób myśl Unamuno, no i o monumentalnych biograficzno-filozoficznych studiach poświęconych Unamuno
Krzysztofa Polita. Te książki się ukazywały w ostatnim dziesięcioleciu. Pierwsza ukazała się w 2013, druga w 2018. Pierwsza jest poświęcona myśli młodego Unamuno, druga natomiast to analiza jego dojrzałych koncepcji filozoficznych. Jak mówię dojrzałych koncepcji filozoficznych, to od razu coś się we mnie skręca, dlatego że dla Państwa, którzy znają Unamuno, ta formuła musi się wydawać całkowicie nieadekwatna, albowiem niewielu jest pisarzy, niewiele jest pisarek, myślicieli, filozofek dwudziestowiecznych, czy też z przełomu XIX-XX wieku, u których można by znaleźć tak wiele sprzeczności wykluczających się, zwalczających się wzajemnie teorii, idei, koncepcji i literackich, i filozoficznych, i społecznych, i politycznych. Zakładam, że Unamuno jednak nie jest znany szerokiemu gronu odbiorców w Polsce, więc gdyby pan mógł zacząć od przybliżenia jego sylwetki i biografii i pokrótce opowiedzieć także o jego dziele. Zapewne, że pan powiedział o tej dojrzałości, czy właśnie jakiś z przekąsem, czy w cudzysłowie wziąwszy, bo bardziej jakby konserwatywne stronnictwo to był ten zarzut właśnie względem Unamuno, że on bardzo dziecinny w tym, co robi, że on jakby po prostu bawi się pewnymi terminami, bawi się pojęciami, że trudno wymagać się jakiejś głębszej odpowiedzialności od tego i to był taki kluczowy, znaczy jeden tam powiedzmy z takich dużych zarzutów. Polemizowałem od razu z kluczowością tego zarzutu, bo pod adresem Unamuno wysuwano dużo poważniejsze zarzuty, o których jeszcze będziemy mówić. Ale na początek niech pan opowie o nim tak ogólnie, tak żeby ci, którzy są zaintrygowani choćby samym tytułem, jak się tworzy powieść, to jest taka formuła bardzo atrakcyjna. Niejednokrotnie czytelniczka, czytelnik może po prostu pomyśleć, że to jest coś w rodzaju poradnika. Jest to coś w rodzaju poradnika pisania powieści. Do tytułu może jeszcze przejdziemy, a może właśnie zacznijmy od samej sylwetki. To taki krótki biogram, może spróbujemy stworzyć. Unamuno urodził się w Hiszpanii, w kraju Basków, co jest bardzo istotne i co podejrzewam będzie jeszcze wracać w trakcie dyskusji, ponieważ to naznaczyło całe właściwie jego życie też pod kątem zainteresowań filologicznych, bo dużo się zajmował językiem baskijskim i jak i pod kątem takim bardziej psychologicznym, charakterologicznym, bo on taki indywidualizm, to zacietrzewienie takie baskijskie dawało się we znaki właściwie w prawie każdym wymiarze twórczości Miguela de Unamuno, od poetyckiego przez eseistyczne aż po dramaturgiczne. Unamuno urodził się w Bilbao, czyli właśnie w baskijskim miasteczku w 1864 roku. Urodził się w konserwatywnej, bardzo tradycyjnej i katolickiej rodzinie. Jakby przez też często w swoich utworach, jeżeli mówimy już o dzieciństwie, o takich wspomnieniach bezpieczeństwa jakiegoś takiego, i już nie mówię tylko takiego życiowego, tylko bardziej też takiego światopoglądowego, to Unamuno bardzo często właśnie odwołuje się do tego swojego dzieciństwa i bało się, nie musiał się tak szarpać z wątpliwościami, ponieważ właśnie był wychowany w tych takich wartościach i on tam po prostu bardzo wspomina to ciepło rodzinne, ale z drugiej strony no jest w tym pewne takie, jakby to powiedzieć, no jest to jakiś sen po prostu, który Unamuno czasem śni, żeby się oderwać od tej rzeczywistości takiej targanej sprzecznościami, paradoksami, ale jednak te paradoksy i sprzeczności to jest rzeczywistość w Polsce. Tak przynajmniej należałoby to rozumieć. Z tej małej mieściny Unamuno wyrywa się na studia w 1880 roku do stolicy, czyli do Madrytu. I
No właśnie, można sobie zarysować obraz poczciwego chłopaka z małej mieściny, który nagle trafia do stolicy, jest przytłoczony ogromem dyskusji światopoglądowych, wymiany różnych organizacji, czy to politycznych, czy wymiany myśli literackich, filozoficznych, i ten cały gąszcz różnych dyskusji, debat jest właśnie rzucony młody student, który zaczyna zajmować się filozofią i literaturą, gdzie szybko gubi gdzieś tę wiarę zaczerpniętą z tego tradycyjnego domu baskijskiego. No i zaczyna czytać różnych autorów, filozofów, których potem nazywa, tam w jednym wierszu na przykład nazywa Heinego, Nietzschego i Schopenhauera diabłami niemieckimi, którzy przyszli, zburzyli ten spokój i gdzieś zanurzyli go w tej takiej wątpliwości, która już go nie opuściła do końca życia. Po skończeniu studiów na krótko powraca do Bilbao. Tam się żeni, próbuje się ustatkować i znowu dostaje propozycję objęcia katedry Eki w Salamance, gdzie się udaje i później po paru latach zostaje rektorem. Że tak trochę może przyspieszę. Unamuno, już będąc profesorem, bardzo angażuje się w dyskusje światopoglądowe, w dyskusje polityczne. Pisze dużo artykułów do różnych prac. Bardzo lawiruje światopoglądowo, bo od publikacji w czasopiśmie Walka Klas aż do różnych liberalnych artykułów czy czasopism. Przede wszystkim, co należy podkreślić, po prostu jest bardzo aktywny społecznie, politycznie, dużo się angażuje w różne kwestie społeczne, a nie tylko teoretyczne. Co przysparza mu kłopotów, kiedy do władzy dochodzi dyktator Primo de Rivera, ponieważ Unamuno jest bardzo cięty, jeśli chodzi o używanie pewnych sformułowań, o krytykę zachowań, więc nie szczędzi słów ciężkiego kalibru, co też można poczytać, jak się tworzy powieść, gdzie bardzo starałem się oddać te płynne wiązanki, które stosuję gdzieś w kierunku polityków będących za granicą. I ten cięty język sprowadza na niego kłopoty, ponieważ zostaje wygnany za sprzeciw względem jedynej słusznej dyktatury, więc musi opuścić Hiszpanię. Udaje się na Fuerteventura, znaczy udaje się, zostaje zesłany na Fuerteventura, gdzie też za długo nie zagrzewa miejsca i ucieka statkiem do Francji, gdzie osiada w Paryżu, i tu właściwie zaczyna się przygoda naszej książki, gdzie on, będąc samotny, ponieważ rodzina cała została w Hiszpanii, więc samotny, wygnany profesor, filozof siedzi na małym pokoiku w poddaszu i zapełnia stronicę swoją rozpaczą, swoimi różnymi problemami, wątpliwościami. I jest to dzieło bardzo trudne do zaklasyfikowania w jakiś jeden konkretny nurt. On sam zresztą nie wie, co pisze, bo tak naprawdę w trakcie powstawania jego koncepcja się czasami wywraca o 180 stopni. I teraz tak, czy kontynuować życiorys, czy mówić o książce? Wspomnieć, oczywiście, że kontynuować życiorys, dlatego że jeszcze jest jeden bardzo istotny okres w życiu Unamuno. W zasadzie wszystkie one są ważne, naznaczone rozmaitymi dramatami.
Wrócimy oczywiście do tego okresu, w którym powstała książka Jak się tworzy powieść. Poproszę pana o wyjaśnienie, jak do jej powstania doszło. To jest bardzo ciekawa historia, również pewien eksperyment polegający na przenoszeniu tekstu z jednego języka do drugiego. Ale jakby pan mógł wspomnieć już teraz, na samym początku, o okresie drugiej połowy lat 30. I o wojnie hiszpańskiej, w której Unamuno zajmował stanowiska, które do dziś po pierwsze budzą sprzeciw, a po drugie nieustannie są interpretowane, ponieważ nie ma komentatorzy, biografowie kłócą się na temat powodów, dla których Unamuno najpierw zamaszystym gestem wspiera generała Franco, a następnie próbuje się z tego wycofać, zarzucając, to jest akurat konsekwentne w jego przypadku, zarzucając nowej dyktaturze, że posługuje się w sposób nieuprawniony terrorem wobec społeczeństwa hiszpańskiego. Niemniej jednak ten moment poparcia dla Franco, ten akces do nacjonalizmu jest bardzo ważny. No i nie możemy go prześlepić, bo to budzi, no, jeśli ja miałbym powiedzieć, za co Unamuno nie lubię, to bym powiedział, że to jest główny powód. Unamuno staje się moim przeciwnikiem właśnie w tym konkretnym punkcie. Również w innych, aczkolwiek te inne zakładają możliwość polemiki. Krytycznej polemiki. Tutaj natomiast odrzucam go w całości. To po prostu płynnie przejdę, że to jest ten punkt, kiedy on jest w Paryżu, wydajemy Jak się tworzy powieść, on potem się przenosi do Hendaya tuż przy granicy z Hiszpanią. Scott próbuje go rząd hiszpański usunąć, bo jest bardzo niewygodny, bo stwarza po prostu, daje ludziom nadzieję jakąś, bo po prostu z nimi jakoś wymienia korespondencję, czy rozmawia. Dużo ludzi się roznosi jakby pogłoska, że on tam jest gdzieś przy tej granicy i czeka na upadek dyktatury, więc to są jakieś takie niewygodne sprawy dla rządzących, więc oni starają się bezskutecznie go stamtąd usunąć. Aż w końcu dochodzimy do 1930, kiedy Primo de Rivera ustępuje z dyktatury i wtedy Unamuno triumfalnie wjeżdża do Hiszpanii, gdzie jego przejazd przez różne miasta jest celebrowany, gdzie wchodzą gdzieś na ulicę, jest witany przez ludzi jako po prostu jako gwiazda, można powiedzieć, takiej intelektualnej estrady. No i Unamuno oczywiście otrzymuje na powrót tytuł rektora, już dożywotnio, z tego co pamiętam, właśnie Uniwersytet w Salamance. No i w momencie, w którym już przechodząc do tego, do czego chcieliśmy przejść, no to opowiada się właśnie po stronie generała Franco, ponieważ jest poirytowany pewną obojętnością, jakąś taką bezskutecznością, jałowością polemik między różnymi przedstawicielami strony Republiki i stwierdza, że wyjście z tego impasu, takiej właśnie patowej sytuacji, że właściwie rząd nie za bardzo konstruktywnie mógł coś robić, bo był po prostu sparaliżowany jakimiś wewnętrznymi sporami, to Unamuno stwierdził, że jedynym wyjściem z tej patowej sytuacji jest właśnie jakby ingerencja generała Franco i przejęcie władzy przez niego. Czego potem bardzo szybko zaczął żałować, ponieważ można zarzucać Unamuno, że bardzo lawiruje politycznie, że to jest tutaj socjalizm, tu potem, znaczy nie w takiej kolejności, że tu raz liberalizm, raz coś tam, że też w ramach jednego tekstu potrafi lawirować między, nawet w ramach jednego akapitu można znaleźć takie fragmenty
gdzie on po prostu lawiruje między jednym stanowiskiem a drugim, ale tego mu nie wolno odebrać, że w każdej sytuacji był wierny jakby temu, co zapisał w eseju Ideografia, czyli rząd idei, gdzie właśnie bardzo jasno się opowiada pod tym, że w sytuacji, kiedy idea staje się ważniejsza niż człowiek, że to idea zaczyna regulować życie człowieka, czasami wybaczając jego człowieczeństwo, to to jest moment, kiedy on mówi nie. No i bardzo szybko czegoś takiego zaczął doświadczać w sytuacji, kiedy generał Franco bardzo ciężką ręką zaczął się obchodzić z wszystkimi oponentami. Czy pamięta pan, to mi się wydaje niezwykle symboliczne i może też rzuca światło na osobowość Unamuno, pokazuje skąd brały się niektóre z jego decyzji. Pamięta pan taką sytuację, w której miał wystąpić z Franco, Franco się nie pojawił na uniwersytecie i on w gruncie rzeczy wszedł w rolę generała Franco, sprawował jakby honory, które miały zostać, które zostały przypisane generałowi. Mam takie wrażenie, ta sytuacja jawi mi się, kiedy myślałem o Unamuno już dużo wcześniej. Mówiliśmy o książce Polita, wtedy, kiedy ją czytałem, ta scena do mnie powracała, że jakby Unamuno, zanim wchodzi w rolę Franco i spotyka się z pewnym oporem ze strony swoich słuchaczek i słuchaczy, ze strony tej społeczności, do której przemawia, zanim wchodzi w tę rolę, nie jest jeszcze tak zaciekłym przeciwnikiem Franco i jego poglądy nie są wykrystalizowane. Dochodzi do spięcia podczas tego wydarzenia. W Unamuno rodzi się jakaś potężna energia, jak zawsze zresztą. To jest człowiek, który po prostu zapala się, który albo się nudzi przeraźliwie i szuka podniety, szuka impulsu, który go ożywi, albo jest tak ożywiony, że po prostu granice pojęć, granice stanowisk, granice stronnictw, granice idei mu się całkowicie rozmywają i po prostu przechodzi między nimi jak woda płynie. Otóż, czy nie uważa pan, że to jest taka symboliczna sytuacja, w której Unamuno objawia całą swoją osobowość? To znaczy, że on nie tyle ma wykrystalizowane poglądy, tylko te poglądy się u niego jakby wyradzają w momencie zwarcia, starcia z czymś, czego on nie akceptuje, co wydaje mu się w danej chwili przeciwieństwem zakładanej, wymarzonej, ale wymarzonej tak naprędce sytuacji społecznej, politycznej czy kulturowej. Wydaje mi się, że to trochę wynika też z jego sposobu patrzenia na to, jak to wygląda po prostu w człowieku. Że u niego to było, że to nie jest to, że nasze pesymistyczne idee czynią nas pesymistami, on to pisał o poczuciu tragiczności życia, tylko jakby nasza wewnętrzna jakaś konstytucja sprawia, że my mamy te pesymistyczne idee. Także to my jesteśmy pesymistami, mamy te idee. Więc jak on po prostu gdzieś wkracza w jakąś sytuację ze swoją żarliwością, to on tę sytuację od razu unamunizuje i on po prostu od razu staje za sterem całej sytuacji i stara się zrobić z niej coś swojego, przyswoić sobie całą tę sytuację. Więc jeżeli Unamuno miał nadzieję, że generał Franco jest jakimś rozwiązaniem dla tej sytuacji, no to on po prostu starał się jakoś odnaleźć w tej sytuacji. To my teraz jakby z takiej perspektywy obserwatorów znających jakby obrót sytuacji, już w co to się jakby obrodziło historycznie, to już możemy się pokusić na pewne oceny. No on jakby jeszcze był w wirze sytuacji, która cały czas się rozwijała, więc trudno. No już rozmawialiśmy o tym też wcześniej, że były osoby, które potrafiły to rozeznać i
Zgodzę się. Nie wiem, nie chcę też bronić Namuna, bo to są po prostu decyzje, które on podjął i one się składają na całą jego osobowość, postać historyczną, pewnego gracza politycznego, bo on też to wszystko było zaangażowane pod kątem politycznym. Chcę tylko zwrócić po prostu na taką jedną rzecz uwagę, że no koniec końców doszło do tego zwarcia, że on mógł przymykać oko na pewne rzeczy i my możemy teraz patrzeć na to z pewnym minimum powątpiewaniem, tudzież nawet z jakąś tam złością, że po prostu nie był w stanie rozeznać, że tak inteligentny i lotny człowiek nie był w stanie rozeznać tej sytuacji politycznej, w której nagle się znalazł jako pewien gracz, czy nawet można powiedzieć jako pewna kukiełka polityczna, no bo on po prostu w pewnym momencie się zorientował, że to już nie do końca jest w jego mocy stanowić o samym sobie, jeżeli on już jest w pewnej roli pisany. Zresztą on o tej roli tutaj bardzo dużo pisał, też napisał jedno takie opowiadanie. Ono nie jest przetłumaczone na język polski, nie pamiętam tytułu. W każdym razie było to postać, której życie społeczne przejęło kontrolę nad nią i on już przestał być po prostu człowiekiem, tylko stał się tą rolą, której wszyscy od niego oczekiwali, już wyzuł się z tego człowieczeństwa. Można powiedzieć, że było to prawie trochę opowiadanie w stosunku do tego, co się właśnie stało z Unamunem i z ruchem generała. Ja myślę, że tego po prostu nie sposób usprawiedliwić, obronić go za to, chociażby z tych prostych przyczyn, że za tym szły również działania instytucjonalne. Kiedy Franco przejął władzę, Unamuno, namaszczony przez nową władzę, rektor uniwersytetu, wykonywał wobec swoich kolegów gesty, no, które były po prostu jednoznacznie nikczemne. Potem się oczywiście z tego wszystkiego tłumaczył, atakował Franco z całą mocą. Jak o tym mówię, to nie po to, żeby poprzestać na krytyce Unamuno. Mnie się wydaje po prostu, że on jest również ciekawy i dlatego o tym dziś warto mówić. Jest ciekawym przykładem, jak pan to ujął, wybitnego umysłu, który w określonych okolicznościach politycznych, społeczno-politycznych, historycznych, nagle traci rozeznanie w tym, co powinien, a czego nie powinien zrobić. Jest z różnych powodów przekonany, że ta droga jest słuszna, nie dostrzega dalekosiężnych, długofalowych skutków pewnych wydarzeń politycznych i historycznych. Czy nie sądzi pan, że jakiś klucz do zrozumienia tego rysu osobowości Unamuno znajduje się w tym eseju, o którym pan już wspomniał, Ideokracja, w którym Unamuno broni z całej mocy indywidualności jednostki przed wpływem tego, co może przyjść z zewnątrz, takiego, moglibyśmy powiedzieć po gombrowiczowsku, urabiania jednostki przez formę, która jest jej narzucana, a broniąc tej, jeszcze tylko jedno zdanie, broniąc tej jednostkowości, tej indywidualności, jakby prześlepia, traci z pola widzenia mechanizmy społeczne, które wszystkie wydają mu się po prostu ograniczające, obezwładniające, w związku z czym nie jest w stanie pomiędzy nimi rozróżnić. Na pewno nie rozpatrywałbym tego eseju w kategoriach czegoś, co może posłużyć do ewentualnego usprawiedliwienia pewnych decyzji. Bardziej pojmowałbym ten esej jako rodzaj kompasu, którym się posługiwał Unamuno w swoich decyzjach, gdzie, no, jak widzimy, że był to kompas niewystarczający pod pewnymi względami. Że on po prostu, trudno powiedzieć, może przestał się na chwilę posługiwać tym kompasem, albo po prostu kompas był niewystarczający
Nie wydaje mi się, że będę jakby kompetentną osobą, żeby wkraczać w takie rejony postaci, która postawia jakąś ocenę i bardziej zawsze staram się w takich sytuacjach, bo często teraz też i u nas w Polsce mamy do czynienia z takimi sytuacjami, czy z profesorem Baumanem, czy po prostu czy z profesorem Kołakowskim, że są takie sytuacje, kiedy u nas rzeczywiście są te spory, jak oni mogli nie wiedzieć. No, oni byli po prostu też osobami, które żyły w określonym splocie różnych ścieżek, różnych decyzji, różnych nadziei, różnych rozpaczy wynikających z ówczesnych totalitaryzmów, z ówczesnych wojen. I zawsze czuję się głęboko zniechęcony do wydawania takich opinii, bo trochę nie czuję się kompetentny, nie czuję się osobą, która jest w stanie dobrze się poruszać w tym labiryncie, w którym oni musieli się poruszać jako osoby po prostu żyjące w danej chwili. I tak samo jest z Miguelem de Unamuno. Staram się zrozumieć pewne rzeczy, które on pisze, które po prostu robi, ale staram się też po prostu po ludzku nie osądzać tego, co robi, tylko po prostu spojrzeć na pewne rzeczy jego oczami i co może być bardzo trudne, bolesne, bo jakby widzę, że pewne decyzje, które podjął, odcisnęły pewne piętno na jego postaci. I literackiej nawet, i filozoficznej, i całokształcie. Ale w jakimś sensie no, po prostu go ukształtowały i nie da się tego wyrwać, bo jak się już tylko to weźmie, to już cały umysł gdzieś wyparuje, więc to jest po prostu wielobarwna i wielowymiarowa postać, która no, jest bardzo trudna i po prostu trzeba pewnej dozy jakiejś cierpliwości i wyrozumiałości. I świadomości tego, że w jednym zdaniu można pisać P i nie P. Myślę, że nawet nie tyle cierpliwość i wyrozumiałość mogą być naszymi przewodnikami. To nie one muszą być przyczyną zainteresowania Unamuno, po prostu ciekawość. To jest tak niezwykle istotny moment w dziejach dwudziestowiecznej Europy, nie tylko Hiszpanii, ale Europy jako takiej, bo przecież zaangażowanie w wojnę hiszpańską 1936 roku to jest sprawa wielu ludzi z różnych krajów, pisarek, pisarzy, artystów, fotografów, którzy tam po prostu pojechali, dlatego że w tej wojnie widzieli wydarzenie decydujące o przyszłym kształcie świata zachodniego. Więc myślę, że po prostu po to, żeby lepiej zrozumieć, co się wtedy działo, co się wtedy myślało, jak na temat tych wydarzeń mówiono w Hiszpanii, no warto po prostu zapoznać się choćby po to z Miguelem de Unamuno. Mam pytanie dotyczące jeszcze jego osobowości, ale będę teraz powoli przechodził od osobowości, od człowieka do jego profilu intelektualnego, profilu artystycznego, filozoficznego. Mówiliśmy o tym, ideokracja znów może być takim punktem, takim portalem przejścia do tego wątku, że Unamuno jest zawsze po stronie jednostkowości, po stronie indywidualności. Pan wspomniał na początku, że doktorat miał być poświęcony egotyzmowi. Unamuno jest przejęty, wręcz obsesyjnie zainteresowany ja. To jest coś, co cały czas próbuje skonceptualizować, o czym próbuje opowiedzieć, jakoś próbuje siebie rozpoznać w lustrze, oczyścić ten obraz i podać go innym. Jak mógł pan powiedzieć więcej na temat tej koncepcji, bo to pozwoli nam też przejść do rozmowy na temat książki. Im dłużej się zajmowałem tym egotyzmem, tym bardziej dochodziłem do wniosku, że on jest głęboko etyczny. Mm-hmm.
bo on zawsze mówi o człowieku wewnętrznym, zawsze mówi o jakiejś takiej głębokiej istocie, którą posiadają nie tylko ludzie, ale też i całe narody. I będąc egotykiem, czyli osobą, która jest zainteresowana samym sobą i jest się jednocześnie osobą, która jest zainteresowana tą swoją najgłębszą istotą, którą się współdzieli z wszystkimi innymi ludźmi. Czyli tak naprawdę im bardziej zajmujemy się sobą, tym w sensie, że my jesteśmy jakby innego rodzaju wrotami do innego człowieka, że im głębiej zrozumiemy siebie, tak naprawdę tym głębiej jesteśmy w stanie zrozumieć innego człowieka. Jeżeli zatrzymamy się tylko na powierzchni, to po prostu będziemy... Czyli to byłby egoizm wtedy, bo egoizm jest zainteresowany, w sensie interesujemy się swoim interesem, jest pomyślany trochę, ale nasza uwaga jest skupiona na tym, co jest nam potrzebne, co nam sprzyja, więc tak naprawdę poruszamy się po powierzchni tylko. A jeżeli jesteśmy egotykami, to interesujemy się samymi sobą i wiadomo, że no, u nas jakby egotyzm jest trochę negatywnie nacechowany, że to bardziej rozumiemy z perspektywy jakiejś romantycznej, gdzie widzimy tych wszystkich bohaterów, którzy się odcinają od społeczeństwa, gardzą i zajmują się, odosobniają się od społeczeństwa i jak Zaratustra gdzieś po prostu w jakiejś pustyni. Chociaż Zaratustra w sumie wyszedł do ludzi, to może nie jest najlepszy przykład, ale pewne odizolowanie się, odseparowanie się, zbudowanie jakiegoś muru wokół siebie, który nie dopuszcza tych ludzi. Unamuno jest zupełnie inaczej z tym erotyzmem i dla niego ja jest drogą do ty. Proszę Państwa, żeby Państwo nie pomyśleli, że my jesteśmy egotykami, zajmujemy się tylko sobą oraz Unamuno. Chciałem Państwu powiedzieć, że bardzo miłe byłyby dla nas Państwa komentarze oraz pytania. Zachęcam do tego. Pod koniec naszej rozmowy oddamy Państwu głos. Przejdźmy, Panie Kacprze, do tej bardzo osobliwej książki, fascynującej z wielu różnych powodów, jak się tworzy powieść. Na początek już Pan o tym trochę powiedział, że rok 25 i ten kolejny etap wygnania, ucieczka z Fuerteventury do Paryża, to jest moment, kiedy książka zaczyna powstawać, kiedy po prostu powstaje. Ale potem dzieją się z nią przedziwne rzeczy. To znaczy ona się ukazuje w jednym języku, zostaje przełożona i wydana w drugim języku, potem wraca do tego pierwszego języka, ale wcale nie pod swoją pierwotną postacią. To jest historia pracy pełnego zagadek, przygód tworzenia tekstu literackiego. To bardzo też jest ciekawe, jak sobie próbują z tym poradzić. Właśnie na przykład Jean Cassou, który był pierwszą osobą, która jako francuski krytyk literacki zajęła się tym tekstem. I on próbuje to przyrównać do Pirandella, gdzieś pojawiają się jakieś porównania do Virginia Woolf z takimi eksperymentami, ale to wszystko już gdzieś było w mgle, czyli to jest 1914 rok. A jak się tworzy powieść, to jest jakiś zupełnie inny poziom, bo już nie mówimy tylko o tym, że autor pojawia się w powieści jako postać, ingeruje w bieg wydarzeń, bo to się działo w mgle, którą też bardzo serdecznie polecam, świetna powieść. Główne dzieło Unamuno, to z najsłynniejszych. A tutaj mamy do czynienia z tak wielopoziomowym dziełem, że na myśl mogą przyjść już jeden jakiś eksperymenty późniejsze, postmodernistyczne. Literatura Borgesa, z którym swoją drogą Miguel de Unamuno korespondował i na pewno Borges czytał, jak się tworzy powieść, bo gdzieś w jakimś artykule dotarłem do tego, wspomniał o tym. No po wydaniu francuskim, pierwsze wydanie hiszpańskie było w Buenos Aires, tak. Ze względu na to, że można było tam uniknąć cenzury. Tak. To może po prostu jakby przejdźmy teraz do samego dzieła. Może zacznę od tytułu, bo tytuł też jest dosyć istotny. Como se hace una novela? Czyli dosłownie
ja przetłumaczyłem to dosłownie i to właściwie najlepiej odzwierciedla pewne jakby procesy, które zachodzą w tym tytule. Czyli jak się tworzy powieść, bo tak naprawdę to można by było przetłumaczyć, no jak się pisze powieść, jak powstaje powieść, ale jednak Unamuno jest małym bogiem zaklętym w tej książce i on po prostu stwarza. To jest proces twórczy i to słowo musiało się znaleźć w tytule. Poza tym nie tylko jak się, czyli jak osoba tworzy powieść, tylko jak powieść sama się tworzy, bo ten zaimek zwrotny się stwarza taką możliwość odczytania tego tytułu swoją drogą. Sama jakby gramatyka sugerowałaby, że to jest albo wykrzyknienie, albo zapytanie. Natomiast no, nie dał ani wykrzykników, bo w hiszpańskim jest ten taki na początku i na końcu ten system pytajników i wykrzykników. Ani wykrzykników, ani pytajników nie dał, więc właściwie trudno interpretować, bo komo z akcentem na pierwszą sylabę właśnie sugeruje albo wykrzyknienie, albo pytanie. Tego tam nie ma, więc właściwie można powiedzieć, że nawet sam tytuł nie jest dokończony, podobnie jak i samo dzieło, co potem pewnie o tym będziemy rozmawiać. I Unamuno właśnie, że powróćmy do tego Paryża, znajduje się w tym małym pokoiku, jest 1925 rok. Spaceruje też nad mam cię za głowę. Nad tamizą. Sekwaną, może. Przepraszam. Nad Sekwaną i ten jakby kolory tych spacerów i tej jego rozpaczy jest widoczny właściwie na każdej stronie i właśnie w takich okolicznościach zaczyna pisać to dzieło, czyli sam rdzeń tego dzieła, czyli jak się tworzy powieść i to dzieło przekazuje na ręce Jeana Cassou, o którym już wspominaliśmy, który to tłumaczy jak się tworzy powieść na język francuski i sam opatruje to dzieło swoim krótkim esejem pod tytułem Portret Unamuno. I te dwa dzieła ukazują się rok później, w 1926 roku w Mercure de France. I Unamuno nie czeka już na publikację, tylko on w tym czasie przenosi się z Paryża do Hendaye i już będąc w Hendaye otrzymuje egzemplarz czasopisma z tym dziełem i stwierdza, że teraz jest czas, żeby wydać to w języku hiszpańskim, bo na początku nie chciał tego robić ze względu na uwłaczającą cenzurę, jak się wyraża, sam w ramach tego dzieła. I tutaj właśnie następuje pewna charakterystyczna rzecz, że to wszystko dzieje się jako proces i Unamuno zdaje sobie sprawę, że już ten czas, który oddziela go od wręczenia rękopisu do momentu, w którym on otrzymał już wydany swój utwór w ramach tego czasopisma, już minął czas i już to dzieło właściwie powinno dalej żyć, powinno dalej funkcjonować. A właściwie to już jest coś martwego, bo już jest zawarte w pewnych ramach już ukształtowanych i skrystalizowanych. Jakby pan, panie Kazmierz, zrobił tutaj nawias, bo to jest niezwykle ciekawe, szalenie ważne dla zrozumienia zamysłów literackich i filozoficznych Unamuno. Życie, śmierć, obsesja życia jako czegoś, co jest ciągle aktywne, co się jest w stanie rozwijać i śmierci, która może na nas spaść nawet za życia wtedy, kiedy myśl się zatrzymuje. Jakby pan powiedział trochę na ten temat, potem wrócimy jeszcze do historii powstawania książki. Bo wspomniał pan już o tym, a myślę sobie, że dla odbiorców Unamuno to będzie bardzo ważne, żeby zrozumieć, dlaczego tak dziwnie zaczyna z tym tekstem potem postępować. To jest właściwie największa, najbardziej kluczowa myśl
na Muno, na tym się skupiał, wokół tego elaborował, jak Jerzy, który skupia się tylko na jednym problemie w ciągu swojego życia, ale robi to dobrze. I Unamuno, jakby to, co wspominaliśmy, że a propos egotyzmu, gdzie człowiek, zaglądając w głąb samego siebie, odnajduje tam tego wewnętrznego człowieka, to taki najgłębszy rdzeń człowieka to jest pewne pragnienie życia, które nigdy się nie kończy, bo po prostu chce żyć. I na drodze tego pragnienia, czegoś bardzo witalnego, bardzo wewnętrznego, mieszkającego w człowieku i nie dającego się w żaden sposób zadusić, na drodze staje rozum, który bierze to witalne życie w swoje kategorie, w swoje idee i wydusza z niego życie do chrzty i po prostu stawia takie zmumifikowane pojęcia, którymi się posługuje. To z jednej strony, a z drugiej strony coś bardziej egzystencjalnego, czyli śmierć po prostu. Doświadczenie śmierci, które funkcjonuje w pamięci człowieka od pierwszych doświadczeń, pierwszych spotkań. I później przez i literaturę, i filozofię, to już jest jakby wtórne, ale pierwsze doświadczenie, że coś było, a coś funkcjonowało, a potem nagle się urwało. I do tego trzeba dorzucić, że u Unamuno bardzo, w sensie pojęcie istnienia było bardzo perfidyjowskie, że istnieć to być postrzeganym, że u niego rzeczywiście Cervantes na przykład funkcjonuje o tyle, o ile się czyta Don Quixota, więc tak naprawdę to Cervantes żyje, póki jakaś percepcja postrzega słowa, które on napisał. To też będzie jakby ważny punkcik, jeśli chodzi o jak się tworzy powieść. I taka jest właściwie jego konstatacja, że świadomość, która chce żyć, doświadcza tego, że istnieje śmierć, że śmierć kończy to życie. Ta świadomość produkuje Boga, który śni Boga, wytwarza Boga, który ma zagwarantować to, że po śmierci dalej będzie ta kontynuacja życia. Więc tak naprawdę Bóg jest postulatem wewnętrznego pragnienia człowieka, żeby przeżyć śmierć. I pisarz, który wciela się w Boga, gdy zaczyna tworzyć, może również na swoją miarę zagwarantować sobie, a także zagwarantować swoim odbiorcom życie, które będzie rozumiane jako wymknięcie się skończonej formie równoznacznej ze śmiercią. Dwie drogi jeszcze były oprócz tego stworzonego przez człowieka Boga, czyli przeżyć w potomstwie w dzieciach, unieśmiertelnić się w przekazaniu dalej jakby. To się opiera na jakiejś tam prostej obserwacji, że po prostu no, dzieci bardzo przypominają swoich rodziców, więc jakby też bardzo to eksploatował w swoich powieściach i nowelach, że po prostu właściwie często u niego na przykład potomstwo ma te same imiona co rodzice, więc właściwie trudno czasami się połapać, kto jest kim, bo te postaci są bardzo podobne. A oprócz tego jest właśnie droga, o której już pan wspomniał, czyli artysta, twórca próbuje unieśmiertelnić siebie w dziele, które dalej będzie mówiło jego ustami i patrzyło na świat jego oczami, nawet w momencie, kiedy te oczy będą już tylko wspomnieniem jakichś tam dziur w czaszce. Spoczywa gdzieś w stronę. No ale dzieło też może się okazać trumną, wtedy kiedy po prostu krzepnie w skończoną formę, kiedy jest już zamknięte, kiedy postawi się kropkę. Dlatego Unamuno, teraz możemy wrócić do historii, dlatego Unamuno wydziwia tak bardzo, jeśli chodzi o pracę z tym tekstem. Trzeba przyznać, że podstawą też jedną z przyczyn, dla których on tak bardzo wydziwia,
jest to, że jego francuski przyjaciel i tłumacz Jean Cassou po prostu sprzeniewierzył oryginał, wysłał go tłumaczowi niemieckiemu i Unamuno, nie mogąc odzyskać swojego tekstu, dochodzi do wniosku, że jakimś sposobem na jego zaistnienie będzie po prostu przekład z języka francuskiego na język hiszpański. I tutaj badacze też nie są zgodni, bo albo on nie mógł w stanie odzyskać tego rękopisu, albo nie chciał, bo mógł mu się właśnie, on o tym wspomina już w obrębie książki, że na tyle ta samotność była dla niego traumatycznym wspomnieniem, że gdyby zobaczył te zapisane jego odręcznym pismem kartki, to wróciłoby do niego cała ta... I paraliż. Tak, i on po prostu stwierdził, że już... Czyli jesteśmy w tym momencie, kiedy on trzyma w ręku w Hendaye czasopismo, w którym jest esej pod Unamuno, Jeana Cassou, i jego dzieło Jak się tworzy powieść, które postanawia z powrotem z francuskiego przetłumaczyć na język hiszpański, żeby je wydać w Buenos Aires. Całość poprzedza prologiem. Sam rdzeń, czyli Jak się tworzy powieść, uzupełnia swoimi wtrętami, które umieszcza w nawiasie kwadratowym. A oprócz tego stwierdza, że właśnie ta luka od momentu, w którym on przekazał rękopis, a do momentu, w którym dzieło ujrzało światło dzienne, to dzieło dalej żyło i on po prostu napisał kontynuację, która jakby uzupełnia to wszystko, co się dzieje, i mamy do czynienia z takim dziwnym, wielopoziomowym, wręcz szkatułkowym dziełem. I otwartym, to bardzo ważne, dlatego że te wszystkie elementy, które pojawiają się z przodu i z tyłu, na początku i w cudzysłowie na końcu, mają za zadanie odroczenie kropki. Mają za zadanie po prostu przedłużenie samej pracy pisania i pracy nad stwarzaniem. I dlatego jest to bardzo egzystencjalne. Mhm. Właściwie powieść, autor z powieścią robi to samo, co człowiek robi z życiem, czyli wszystko, cokolwiek robimy, jest tak naprawdę po to, żeby oddalić od nas to widmo nadchodzącej śmierci i zrobić coś, co jeszcze będzie pamiętane po tym, jak nas już nie będzie. Mhm. Panie Kacprze, mam teraz, będę miał pytania do konkretnych fragmentów tego tekstu. Wybrałem takie, które wydały mi się po prostu istotne i można, komentując je, przybliżyć koncepcję twórczości, koncepcję człowieka, koncepcję życia, koncepcję śmierci de Unamuno. Pierwszy fragment. Pozwoli pan, że będę czytał fragmenty i prosił pana o komentarz. Pierwszy fragment przeze mnie wybrany brzmi następująco. Owszem, każda powieść, każde dzieło, każdy wiersz, o ile jest żywy, jest również autobiograficzny. Każdy fikcyjny twór, każda poetycka postać, którą stworzy autor, staje się jego częścią. Relacja między autobiografią a twórczością wydaje się tutaj symetryczna. Jedno z drugim cały czas się przenika. Gdzieś właściwie w całej twórczości Unamuno wraca do tego wątku, że wszystko, co robią twórcy, jest autobiograficzne i w każdym dziele, w każdej powieści, w każdej postaci autor zostawia takie okruchy siebie i właściwie działa to też w obie strony, bo te postaci naznaczają autora, który też jest przez nie ukształtowany. Już nawet tak istniejąc, bo jednak je pisał i jakoś to na niego oddziaływało w trakcie tworzenia. A już też pod takim kątem, kiedy autora nie ma i nie może mówić sam za siebie o pewnych rzeczach, to jego postaci mówią za niego. No i tutaj oczywiście mamy do czynienia, proszę Państwa, z powieścią, mimo że to wszystko wydaje się trudne do gatunkowego zaklasyfikowania, trudne do identyfikacji, czy to esej, powieść, no, ale pojawia się bohater. Unamuno powołuje do istnienia Hugo de la Raza. U z kropką Hugo de la Raza, to U ma właśnie wskazywać na pochodną postaci względem samego autora. No to po prostu jest Unamuno, to jest inicjał, on nawet sam się do tego przyznaje, a
Del Raza to jest nazwisko zaczerpnięte od pokądzieli, że tak powiem. Fragment, który niezwykle mnie fascynuje, starałem się go na różne sposoby interpretować. Coś tam wymyśliłem, panie Katrze, ale będę pana prosił o pomoc. Brzmi on tak. Istnieje legenda rzeczywistości. To w tym fragmencie Unamuno tłumaczy swoją koncepcję świata, swoją koncepcję rzeczywistości jako takiej. I pisze tak. Istnieje legenda rzeczywistości, która jest substancją, intymną rzeczywistością samej rzeczywistości. Czym, jak rozumieć tę substancję, tę legendę rzeczywistości? No, wydaje mi się, że tutaj Unamuno bardzo dużo tworzył takich neologizmów jak intraombre, czyli właśnie człowiek wewnętrzny, czy intrahistoria, czyli historia wewnętrzna, gdzie wszystkie rzeczy zdawały się mieć jakąś taką wieczną, podświadomą. On też się odnosi do tej kategorii, takiej, że teraz bardziej gdzieś się zapala jakaś jungowska lampka w głowie, ale wtedy jeszcze Jung nie działał. Tak mi się wydaje. Mamy 25 rok. Tak. Jung już jest aktywny. Ale jeszcze nie jest na tyle znany. Freud, tak, może gdzieś się pojawia. Z całą pewnością mogło się zdarzyć tak, że gdyby Unamuno podróżował po Europie i interesował się kręgami psychoanalitycznymi, to już by mógł natrafić na Junga. No, dość może, aktywnie. Może inaczej to sformułuję, nie ma na to dowodów istniejących gdzieś w jego dziełach, że czytał Junga, albo że właśnie ta teoria podświadomości wpłynęła na to, ale mi się to nasuwało, jak to tłumaczyłem, jak to czytałem. Że gdzieś w głębi funkcjonuje jakieś takie kłębowisko, jakiś taki gąszcz gdzieś jakichś wcześniejszych doświadczeń, wcześniejszych wszystkich wydarzeń, dziejów, postaci, które coś zrobiły, zabłysnęły i gdzieś w ten gąszcz upadły i ten gąszcz gdzieś w jakiś sposób ukształtowuje tę rzeczywistość i to była ta legenda. Bo to jest bardziej taka rzeczywistość snu. Często się do tego odwoływał i ze względu na życie snem Calderona de la Barki i ze względu na szekspirowskie tragedie, gdzie na Pindara, gdzie wszystko gdzieś orbituje wokół tego, że ta rzeczywistość jest naznaczona, że ma w swojej istocie coś ze snu. I dlatego to my śnimy Boga, Bóg śni nas, że to jest ta relacja obustronna, która podtrzymuje obie strony tej relacji w istnieniu. I tak samo jest troszkę w przypadku tego kłębowiska gdzieś podświadomego świata, jakiejś takiej wewnętrznej istoty, która gdzieś sobie tam funkcjonuje i w jakiś sposób nas kształtuje, a my ją kształtujemy i podtrzymujemy gdzieś w tym istnieniu. On też bardzo często się odwołuje do tej takiej teologicznej kategorii, tak? Że powołać do istnienia, to też podtrzymywać przy istnieniu. I legenda podtrzymuje przy istnieniu. I my podtrzymujemy legendę. I my podtrzymujemy legendę. My możemy ją porzucić, ona może porzucić nas. De la Raza to jest po prostu czytelnik. To jest bohater, który jako czytelnik mierzy się z książką, którą pewnego razu napotkał na swej drodze. Przeczytał w niej jedno zdanie i książka ta stała się jego obsesją. W jaki sposób Unamuno prezentuje nam swoją postać? Co za tym idzie? Samego siebie. Mówi w pewnym momencie tak. De la Raza jest znudzony, tak jak znudzony może być suweren. Ach, jakże straszliwa jest nuda suwerena, ponieważ żyje już jedynie w swoim nieszczęsnym, przygniecionym historią ja, w smutnym człowieku, który nie może stać się powieścią. I właśnie z tego powodu tak bardzo lubi powieść. Do czego ta powieść jest w danym razie potrzebna? Do czego ta książka jest mi potrzebna?
No ten fragment, jak ja go czytałem, to ja widziałem tego Unamuno, jak on się, w sensie bardzo wspomnieniowo odczytuje ten fragment, że on po prostu rzeczywiście w braku lepszych zajęć, oprócz tego, że oni tam się spotykali w tej rotundzie i rozmawiali z innymi wygranymi Hiszpanami o tym, jak biadali nad tym, jak wygląda sytuacja w ich kraju, jak ciężki jest los wygnańca, to oprócz tego on po prostu miał bardzo dużo wolnego czasu, z którym trochę nie wiedział, co ma robić, bo też nie potrafił się zabrać za jakieś konkretne dzieło, konkretną powieść, bo był trochę sparaliżowany taką, nie chcę powiedzieć depresją, ale na pewno trochę czuć tego anioła śmierci, o którym tam wspominam, że musnął go skrzydłem anioł śmierci, że on jest gdzieś naznaczony jakąś po prostu rozpaczą wewnętrzną. I ja go po prostu widzę, jak on chodzi właśnie nad tą sekwaną i po prostu przegląda te książki u tego bukinisty i nagle pyka w głowie jakaś przestawka i nagle ma pomysł na to, żeby coś takiego napisać, ale z drugiej strony trochę nie chce tego robić, bo musiałby się za to zabrać i on tak lawiruje trochę między takim zabraniem się na poważnie za jakąś powieść, a takim pobieżnym zapisywaniem jakichś impresji i wydaje mi się, że to jest jakby ze szczęściem dla nas, bo z tych impresji zebrało się coś bardzo ciekawego i niejednorodnego, a tak to być może byłaby po prostu kolejna powieść. No bo to jest historia zmagania się. To, co pan mówi, wskazuje na to, że są to zmagania egzystencjalne, nie tylko artystyczne, ale jedno z drugim cały czas się łączy. Te zmagania egzystencjalne zostają przeniesione przez Unamuno na grunt literacki. Fakt, że nie może pisać, że nie może się tego zabrać, kojarzy mu się z kresem, ma poczucie kresu, próbuje zatem ograć to poczucie, wykołować to poczucie kresu, ten zastój, szukając jakichś sposobów w samym życiu, to się nie udaje. To poczucie kresu bardzo mocno zostaje zaznaczone w tym zdaniu, jakie bohater de la Raza znajduje w książce, którą podejmuje z stoiska bukinisty. To zdanie brzmi tak: kiedy czytelnik dotrze do końca mojej bolesnej historii, umrze wraz ze mną. Dlatego nie chce tej książki czytać, dlatego ją odrzuca, dlatego potem do niej powraca, bo to go cały czas fascynuje, ten ogień wewnętrzny, pragnienie życia, walczy z poczuciem, że już wszystko się skończyło. Warto wspomnieć, że Unamuno nie wziął tego pomysłu jakby znikąd, bo on się zainspirował Balzakowskim jeszcze. Oczywiście, o czym wspomina w otwarciu. Tak, także to nie jest jakiś plagiat, tylko po prostu próba reinterpretacji. Zresztą on robi z tym coś zupełnie innego, po coś zupełnie innego jest mu to potrzebne niż Balzakowi. Balzak chce coś pokazać za pomocą pewnej legendy, zrobić jakąś karykaturę pewnych społecznych dążeń, jakiejś realizacji. Tutaj mamy do czynienia z czymś bardzo intymnym, bardzo... Miałem takie uczucie, czy to tłumacząc, czy czytając to, co przeczytałem, czy po prostu czytając, że po prostu czytając tę książkę, siadam przy stoliku z Miguelem de Unamuno, stawiamy na stole butelkę i rozmawiamy o życiu. I miałem jakieś takie poczucie, że ta książka jest taka bardzo personalna dla niego i to widać, w sensie to z każdej strony bije i to stanowi o pewnej wyjątkowości tej książki, że ma się takie poczucie, że się obcuje z człowiekiem po prostu, a nie tylko z książką. Ja myślę, że w ogóle, praca tłumaczenia, translatora, tłumacza, translatora, to jest kontynuacja tej pracy, którą wykonuje sam de Unamuno, więc rozumiem, że... Zresztą chyba pan wspominał o tym w posłowiu, że ta książka była również dla pana lustrem, którym się pan przeglądał i te zmagania również przyniosły się na pana. Ja brakuje tylko, żeby mnie przetłumaczył z powrotem na hiszpański, żeby w Hiszpanii. Bardzo ważny wątek i w tej książce, i w życiu de Unamuno.
Czyżbym oszalał? Pytał uporczywie samego siebie, bynajmniej, jeżeli bowiem jestem się w stanie zapytać o to, czy oszalałem, to tak nie jest. A mimo to, szaleństwo to jest takie doświadczenie, które cały czas w życiu stanowiło element życia de Unamuno. Bo i chodziło o obawę, że traci się władzę nad własnym umysłem, a zarazem w bliskiej rodzinie de Unamuno to szaleństwo trafiło ludzi, których kochał. To jest też spora luka, jeśli chodzi o etyczność tego egotyzmu, o którym wspominacie. Bo jeżeli mamy do dyspozycji tylko własną perspektywę i z własnego źródła mamy wydobyć wszystkich ludzi, to istnieje jakieś prawdopodobieństwo, że możemy mieć po prostu wypaczoną perspektywę i to jest jakby problem, ale tylko tak już abstrahując, jeśli chodzi o... I on się cały czas tego boi. Wspomina o tym, że jak słucha tego, co mówią jemu współcześni, gdy przysłuchuje się wypowiedziom, ma takie poczucie, że nie ma pewności, że rozumie. Albo wszyscy oszaleli, albo ja oszalałem. Jego koncepcja rozumu i prawdy, które w takim intuicyjnym odruchu moglibyśmy ze sobą połączyć, te dwa pojęcia, rozum i prawda, u de Unamuno one są przeciwstawne. Już czytam fragment książki. Rozumność występuje, kiedy wszyscy się co do czegoś zgadzamy. Wszyscy lub przynajmniej większość. Rozum jest społeczny. Prawda zaś jest czymś innym, jest po prostu czymś całkowicie indywidualnym, osobowym i niekomunikowalnym. Rozum nas jednoczy, prawdy zaś poróżniają. To są trudne sprawy. Ja sam się na tym łapałem i czytając o poczuciu tragiczności życia i zagłębiając się też w tę książkę. On o tym dużo pisze, ale dużo dziwnych i niejednoznacznych rzeczy. Prawda u niego na pewno jest czymś augustiańskim. To jest coś, co mieszka we wnętrzu człowieka. To jest dokładnie cytat ze świętego Augustyna. Czyli jest czymś, do czego właśnie się dochodzi jakąś indywidualną drogą. To jest też bardzo charakterystyczne dla Zorana Kierkegora, którego on czytał nawet w oryginale, bo są u niego w bibliotece dzieła zebrane albo wybrane Kierkegora i są takie odręczne notatki ołówki na marginesach. Czyli to była intensywna lektura i on do tego Kierkegora niejednokrotnie się odwołuje. I u Kierkegora bardzo podobnie ta prawda funkcjonuje jako coś bardzo subiektywnego, co właśnie przez to, że jest wewnętrznym doświadczeniem każdego człowieka, to jest uniwersalne. No ale tutaj jest ten problem, o którym wspominaliśmy, a propos tego szaleństwa, że jakby dlatego mam z tym problem. I nie jest to taka prosta rzecz do zeznania. Jeśli chodzi o prawdę, to po prostu Unamuno ją rozumie bardziej na zasadzie jakiejś koherencji, bardziej jakiejś takiej, że my się powszechnie zgadzamy na pewne rzeczy i w ten sposób ten rozum gdzieś z tego emanuje. Ale to rozumiem, że prawda właśnie jest przeciwieństwem takiej koherencji. Mhm. Bo powiedziałbym, że prawdę rozumie jako koherencję, rozum rozumie jako koherencję, tak. Jako pewną umowę o charakterze społecznym, bardziej jako porozumienie. Tak, u nas tak też jest jakby zgrabniej, tak, można tak to ująć tym słowem, ale z kolei często nie oznacza dokładnie tego, co on ma na myśli. On właśnie dokładnie ma na myśli rozum. Mhm. I to jest jako... Ale właśnie o to chodzi, że jakby ten rozum jest powszechny na takiej zasadzie. Już mówiłem o tych jakby dwóch levelach, płytkim i głębokim, że jakby rozum jest na tym płytkim gruncie czymś powszechnym, że to jakby są jakieś pojęcia powszechne,
i jakby ludzie uczestniczą w tej powszechności, a prawda jest czymś, co mieszka we wnętrzu człowieka, we wnętrzu każdego człowieka jest czymś bardzo subiektywnym i indywidualnym, ale przez to jest czymś bardziej uniwersalnym, bo w każdym człowieku to jednak jest. Więc no jest to takie bardzo niejednoznaczne i trudne do takiego wykładu akademickiego. Ale tak jak myślę o tym na przykład w kontekście polityki tożsamości dzisiaj, to wydaje mi się, że można by tę koncepcję prawdy de unamuno rzucić na to tło. Wówczas to, co stanowi o naszej tożsamości, co jest bardzo nasze, z czym my się bardzo identyfikujemy, byłoby prawdą, która to prawda sprzeciwia się porozumieniu wtedy, gdy rozum społeczny, to co uważają na temat naszej tożsamości inni, okazuje się dla nas wykluczające. W tym sensie prawda taka bardzo jednostkowa, bardzo indywidualna, staje natychmiast w szranki z innymi, walcząc o swoje miejsce i walcząc o swoją podmiotowość. Nie myślałem o tym w takich perspektywach, ale coś z tym jest. Bo na pewno tutaj warto wrócić do ideokracji znowu, bo jakby ona jest trochę wyznacznikiem. W momencie, w którym jakby ten rozum odnosi się zawsze, operuje ideami, jeżeli w sensie te idee dopasowują do siebie ludzi, czyli jakby nie biorą całego człowieka w jego jakby razem z jego wszystkimi emocjami, uczuciami, rozpaczą i tym wszystkim, nie rozum jakby w ogóle to odcina, tak jak Spinoza w Etyce abstrahował od tych wszystkich takich namiętności rządzących człowiekiem, że to jest gdzieś tam, a etyka jest tutaj i porozmawiamy o etyce i o rozumie. To właśnie Unamuno dlatego się temu sprzeciwiał, bo ta jakby prawda zawierała się w całokształcie doświadczenia ludzkiego, czyli razem z tymi właśnie uczuciami, które na przykład Kartezjusz próbował odseparować od swojego nieskazitelnie przeprowadzonego rozumowania, które miało się opierać tylko na racji. Już Państwu oddaję głos. Mam jeszcze jeden bardzo ciekawy cytat, do którego komentarz, o komentarz, do którego chciałbym Pana prosić. I oto jestem właśnie w tym miejscu, tworzę moją powieść, moją legendę, a tworząc ją, tworzę jednocześnie inne. Króla, Prima Delivery, Martineza Anida, czynię ich dziełami mego ducha, fikcyjnymi bytami. Czy kłamię, kiedy przypisuję im pewne zamiary i uczucia? Czy opisuję ich zgodnie z tym, kim są? Czy w ogóle są? Czy istnieją w jakikolwiek sposób poza mną? Tymczasem moje twory są stworzone z mojej miłości, nawet jeżeli są przyobleczone w nienawiść. Kłamał, kiedy tworzył fikcję na temat Livery czy Anida? Był po prostu świadomy tego, że tworzył. Że jakby no, była pewna, że tak powiem, pewna ilość informacji, danych, wspomnień, które posiadał w swojej głowie i jakby wydaje mi się, że bardzo kluczowe jest w tym to odniesienie, które on tam dał do Tukidydesa, gdzie on jakby pisząc swoją historię starał się na wieczność zreferować czytelnikowi, jak to było, ile było wojowników po tej stronie, po tej, ile było ofiar i tak dalej, i próbował zrobić z wielką surowością pewne dokładne odzwierciedlenie tego. I wydaje mi się, że Unamuno jakby mówi, no nie do końca jakby to zrobiłeś, tworząc historię, jakby no, stworzyłeś po prostu te postaci, nadałeś im swoje istnienie, już osobne. Nie jesteśmy w stanie, tak jak naiwnie rozumujemy o historii, czymś, co historyk nam po prostu referuje i mamy możliwość obserwacji tych wydarzeń, no to jakby
nam ona poprzez to trochę dyskredytuje takie naiwne podejście, jakby mówi, no, twórca tworzy po prostu. Twórca jest osobą, która wyciąga coś na światło, robi scenę i po prostu zachęca czytelnika do obserwowania tego spektaklu. I pokazuje nam ten spektakl ze wszystkich stron, choćby odtwarzając kolejne etapy, dopisując nowe części, komentując to, co napisał wcześniej, projektując możliwe odczytania. Czy mamy jakieś pytania od naszej publiczności? Tak, myślę, że będziemy jasno słychać, bo już to sprawdziliśmy. Pani Natalia pyta, czy są jakieś echa twórczości tego pisarza w literaturze polskiej? Echa w sensie, czy jego twórczość przecież się odbija, sprowokowała coś w Polsce. Jakby bardziej, wydaje mi się, że nawet w Hiszpanii nie ma takich pisarzy, bo jakby Unamuno był tak wyrazistą postacią, która naznaczała pewnym sposobem myślenia, ale Unamuno nigdy nie zostawił, no nie był Husserlem, nie powołał do istnienia żadnej jakiejś szkoły, która mogłaby dalej nieść jakiś kaganek nurtu czy czegokolwiek. Bardziej myślę o takich pisarzach, którzy robili analogiczne rzeczy i nasuwa mi się tutaj na przykład Marian Zdziechowski, gdzie on też brał z pewnej takiej ni to właśnie chrześcijańskiej, ni to heterodoksyjnej perspektywy właśnie chrześcijaństwo i zastanawiał się nad relacją pesymizmu do chrześcijaństwa, nad romantyzmem, nad tymi relacjami wszystkimi. Jak czytałem dzieła obu panów, to miałem takie poczucie, że obcuję z pokrewnymi duszami, że oni gdzieś by się pewnie ze sobą dogadali, ale wydaje mi się, że nie było czegoś takiego i nie korespondowali ze sobą. Ja myślę, że też bardzo ciekawe byłoby czytanie Unamuno równolegle z Gombrowiczem, o którym już wcześniej wspomniałem, zwłaszcza jeśli chodzi o walkę obu z kształtującymi, deformującymi, odkształcającymi ja rozmaitymi mechanizmami społecznymi. Mam gdzieś nawet wypisane w jakimś kajecie z czasów studenckich cytaty i z Gombrowicza, i z Mgły Unamuno, które właściwie wyrażały tę samą myśl, tylko po prostu w innej formie zdania. I tak i nie chyba z tym Gombrowiczem, bo Gombrowicz chyba był zbyt... No jednak Unamuno chyba jest zbyt konserwatywny na takie rzeczy. Absolutnie. Pod kątem formalnym bardzo dużo rzeczy iskrzy między jednym i drugim, ale jednak jeśli chodzi o treść, chodziło im o coś zupełnie innego. Tak w samym takim jakby rdzeniu, to co ich napędzało do tworzenia dzieł, to były to inne motywacje. Zdecydowanie nie chodziło mi o to, że istnieją pomiędzy nimi wyraźne podobieństwa i taka wspólnota działań literackich. Chodziło mi o to, że dobrze jest czytać ich równolegle, bo pewne cele okazują się w niektórych przypadkach zbieżne, ale zgadzam się całkowicie, że wywrotowość Gombrowicza jest tutaj dużo bardziej intensywna. Unamuno ciąży w stronę konserwatywnego domknięcia projektu literackiego. Czy jeszcze mamy jakieś pytania? Dobrze. Panie Kacprze, chciałem powiedzieć na koniec od siebie i przekazać to Państwu, że ta książka z różnych powodów jest ciekawa. Nie tylko z powodów historycznych, ale tym, co mnie szalenie ujmuje, mimo że tak jak powiedziałem, jestem
w kilku bardzo ważnych kwestiach przeciwnikiem Unamuno i on jest przeciwnikiem moim, gdy zaczynamy myśleć o pewnych sprawach, to jednak na uwagę, na docenienie z całą pewnością zasługuje fakt no, kapitalnej roboty translatorskiej, którą pan wykonał i edytorskiej. Sposób, w jaki ta książka została przygotowana, jest naprawdę znakomity, więc polecam Państwa uwadze, jak się tworzy powieść Miguela de Unamuno. Bardzo Państwu dziękuję za to, że Państwo z nami dziś spędzili czas. Panie Kacprze, Panu dziękuję za rozmowę. No i mam nadzieję, że Pan wbrew temu, co powiedział na początku, tym tłumaczeniem nie zamknął całkowicie swojego doświadczenia literackiego i filozoficznego z de Unamuno i może jednak pokusi się Pan o napisanie, może już nie w formie doktoratu, ale po prostu w formie książki. Nie wiem, wydaje mi się, że jakby to tłumaczenie tak bardzo odcisnęło też na mnie piętno i też Anioł Śmierci dotknął mnie skrzydłem, że już wydaje mi się, że dość Unamuno i już zwracam się w zupełnie coś innego, ale też pod kątem tłumaczeniowym, więc być może kiedyś coś uda się zrobić. Dziękuję Panu bardzo. Ja również dziękuję za rozmowę.